Słucham tej niesłychanie ciekawej dyskusji, bo naprawdę jestem głęboko poruszony tą dyskusją i mam jeden taki pierwszy wniosek, zanim przejdę dalej do swojej wypowiedzi, mianowicie to, że ta dyskusja jest niesłychanie zideologizowana, to znaczy pokazuje jedno, że nie ma socjologii w gruncie rzeczy i że ta, nawet jeżeli jakiś tam statystyk ma jakieś wyniki, to niewiele z tego wynika, bo dopiero te interpretacje tworzą i że całkowicie inny pogląd jest lewicowych socjologów, całkowicie odmienny jest konserwatywnie zorientowanych, inaczej liberalnych. W związku z tym każda tu wypowiedź w pewnym sensie pokazuje, że socjologia jakoś w jakiś sposób nie zdaje egzaminu lub można powiedzieć jeszcze co więcej, jest niepokojącą zjawiskiem tym, że minęło tyle lat od, powiedziałem, roku 2015, nie powstała żadna poważna praca, która by jakoś się mierzyła z tą sytuacją, co jest w ogóle skądinąd ciekawe. Jedyny moment, kiedy mam możliwość rozmawiania na temat takie socjologiczne czy kulturowe, jak profesor Czapliński, no to mamy dzięki sesji Batorego tak naprawdę. Ja bym zadał sobie pytanie, wróciłbym jednak do tego pytania o transformację, prawda? To znaczy, że to jest pytanie, które tutaj cały czas krąży. I chcę przypomnieć jedną lekturę, którą prawdopodobnie wszyscy z nas, że tak powiem, wykonali w roku, nie wiem, 89-90, mianowicie do książki Ralfa Dahrendorfa, który przewidywał, czy mówił, zapowiadał transformację na rok 1989. Dlaczego mu się trafiło, to no, ślepej kurze ziarno prawdopodobnie. I otóż on zwrócił uwagę przy pojęciu transformacji na trzy przede wszystkim fundamenty tej transformacji, odnosząc ją do, zawężając, nie tak jak tutaj wiele osób myśli, zawężając do problemu wyzwolenia z totalitaryzmu czy komunizmu. Ja używam zamiennie te pojęcia tutaj, choć wiem, że nie powinno się używać ich zamiennie, dlatego że pisowcy atakują komunizm, nie totalitaryzm. Środowiska, że tak powiem, Gazety Wyborczej, czy tak szerzej, liberalne mówią raczej o totalitaryzmie. Ta różnica jest dosyć znacząca i znamienna moim zdaniem. I Ralf Dahrendorf zwrócił uwagę na trzy elementy, być może, że czasami też można by zastanowić się, dlaczego inne pominął, prawda? Że wyjście z komunizmu oznacza po pierwsze budowanie demokracji liberalnej, prawda? I że to jest podstawa w gruncie rzeczy, odejście od jakiegoś modelu monopartyjnego, prawda? Drugi element, na który on kładł nacisk, to jak przypominam, to jest odbudowa społeczeństwa obywatelskiego, czyli no, jakieś uobywatelnienie ludzi, społeczeństwa, no, wiemy o co chodzi, prawda? I trzeci element to jest przywrócenie gospodarki rynkowej. Bez określenia, jaki rodzaj to jest gospodarki rynkowej, czy on myślał w języku socjaldemokraty, czy wolnorynkowca, raczej podejrzewam, że chodzi mu o socjaldemokratyczne. Pominął jedną rzecz, która też jest znamienna, że ją pominął, mianowicie pominął całkowicie problematykę tego, co byśmy nazwali państwa, efektywnego państwa i polityk socjalnych, prawda, które jakoś temu towarzyszą. Dlaczego on to pominął? To jest inne pytanie, ale moim zdaniem powrót do myślenia o tym, co to znaczy transformacja, to jest w gruncie rzeczy pytanie, czy w jaki sposób odeszliśmy, czy na ile odeszliśmy od komunizmu, prawda? To znaczy, to jest tego ustroju PRL-owskiego i czy nie mamy przed sobą tego teraz niebezpieczeństwa powrotu. Następne pytanie, które bym zadał sobie, zastanawiając się nad tym problemem, którego nie zrozumiałem w pierwszym czytaniu tego, powiedziałbym, propozycji tego panelu, mianowicie w gruncie rzeczy emancypacja do czego? I drugie pytanie to jest zakorzenienie w czym, prawda? I o ile w projekcie Dahrendorfa rozumiem to tak, że jest bardzo wyraźny i klarowny projekt emancypacji, prawda? To znaczy emancypacji, w której jest odbudowa pewnych instytucji niezbędnych do myślenia i funkcjonowania społeczeństwa liberalno-demokratycznego w najogólniejszym sensie, wprowadzenie jakiegoś rodzaju etosu, powiedziałbym, liberalnego w tym znaczeniu indywidualistycznego oraz budowanie państwa poprzez budowanie nowego państwa poprzez implementację, czy jakby to nazwać, wprowadzenie czegoś w rodzaju kultury liberalnej, czy politycznej kultury liberalnej, w tym sensie jest to opartej na tolerancji, na jakimś rodzajem pluralizmu, no to wszystko, co wiemy z lektur, nie wiem, książek Isaiasza Berlina czy wielu innych liberałów, prawda?
i że to jest ten projekt emancypacyjny. W nim oczywiście nie krył się ten projekt emancypacyjny w takim sensie lewicowym, prawda, ściśle lewicowym i pojętym jako wyłącznie to słowo emancypacja jako zastosowane do liberalizmu. Jeżeli odpowiedzią, powiedziałbym, w tej perspektywie myślanej transformacji, to czymś, co jest nie emancypacją, a zakorzenieniem, to jest właściwie komunizm, prawda? To znaczy jakiś rodzaj komunizmu, czy jakiś rodzaj mentalności autorytarnej zachowanej, zachowane jakichś pewnych nawyków jeszcze z dawnych czasów, prawda? I pytanie, które w tej sytuacji się rodzi, prawda? Czy, no, nie mnie teraz rozstrzygać, czy wyzwolenie od komunizmu w tym sensie, wydaje mi się, że to już jest sprawa w pewnym sensie nieistotna, istotna dla mnie, dla mojego pokolenia, dla tych, którzy w pewnym sensie wykonują te różne marsze protestacyjne, demonstracje, czyli pokolenia, które jakby odnosi zmiany, które się dokonują do czasów komunizmu. Natomiast zasadniczym pytaniem w związku z tym jest, czy rzeczywiście mamy jakiś rodzaj poczucia załamania tej perspektywy emancypacyjnej, jak ją Dahrendorf ujmuje, czy jak bym chciał ją ujmować, prawda? Tak, żeby to nie rozumieć w kategoriach emancypacja w sensie socjalistycznym, lewicowym, czy coś takiego. I mam takie fundamentalne poczucie, że po pierwsze, co właściwie aż mnie dziwi, że w dyskusji na temat PiS-u nie padło w ogóle to zjawisko, to znaczy mamy odejście przede wszystkim od demokracji liberalnej do demokracji, nazwijmy to, plebiscytowej. To znaczy, która jest destrukcyjna całkowicie dla życia publicznego, absolutnie destrukcyjna dla dyskursu publicznego i co najgorsze, co najważniejsze, oczywiście likwiduje autonomię wszystkich sfer życia, które do tej pory były zachowywane, czyli sędziów, wszystkich tych instytucji, banku NBP, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. I ten proces odchodzenia oczywiście od tego modelu, który jest najbardziej wyrazisty, czyli powrotowy jakoś do PRL-u, oczywiście nie jest tylko kwestią PiS-u, ale też jest kwestią Platformy Obywatelskiej. To znaczy to jest długi ciągłość, powiedziałbym, tendencji do nomenklaturyzacji życia gospodarczego, życia administracyjnego, to o czym mówiła Ania Giza, to znaczy do tej kwestii likwidacji instytucji w gruncie rzeczy służby cywilnej, czyli to jest naprawdę nieprawdopodobne zagrożenie z tego, co wiemy, jak to działało w komunizmie. A za tym moim zdaniem, już 2 minuty zostały, ojej, za tym idzie oczywiście bardzo silny projekt ideologiczny, o czym już zresztą wszyscy mówili, ale o tyle zagadkowy jest to projekt ideologiczny, moim zdaniem, mianowicie, że on chce nas zakorzenić w pewnej fikcji ideologicznej, nie w rzeczywistości. To znaczy fikcji, jaką jest moim zdaniem pojmowanie narodu jako sekty i pojmowanie Kościoła jako sekty w gruncie rzeczy. To znaczy, jeżeli coś jest wspólnotą, jest żywe, twórcze, bulgoce, coś się tam zmienia, to ono jest zamieniane w jakiś sztywny, w gruncie rzeczy ujęty schemat, w którym religia staje się ideologią, a też naród staje się ideologią. Cała polityka historyczna, pierwszy raz z panem profesorem Nowakiem rozmawialiśmy na ten temat w Belwederze, pamiętam, u progu kariery tak zwanego prezydenta Polski, Dudy. I no, mam wrażenie, że cały ten projekt historycznej, powiedziałbym, polityki jest absolutnie zgruzowany, nieprawdziwy, zakłamany, a jednak nie odpowiada jakiejkolwiek, powiedziałbym, realnej rzeczywistości. W związku z tym, powiedziałbym, odpowiedzią na emancypację w duchu Dahrendorfa, z którą się jakoś tam głęboko utożsamiam, w gruncie rzeczy nie jest zakorzenienie, nie jest jakby wejście w autentyczną kulturę, jest zastąpienie jej ideologicznymi tworami. To wydaje mi się być nieprawdopodobnie niebezpieczne dla naszego funkcjonowania. Jeszcze jedno zdanie, a już nie mam prawa do jednego zdania, mianowicie jedyną paradoksalnie szansę tutaj dla jakby
tutaj zmiany tej sytuacji, to jest perspektywa jakby odważnej lewicy w sensie światopoglądowym, czego to na razie nie dostrzegam i niesłychanie mnie to martwi, ale już mi zabrali czas, więc może... No dobrze, dobra. To znaczy w tym sensie wydaje mi się, że ten problem zakorzenienia emancypacji jest absolutnie fałszywym problemem. I wolałbym, tak jak to Ania mówiła, wiele osób tutaj na tej sali, patrzeć raczej nie na sferę tylko polityczną, która jest ważnym elementem, ale na coś, co bym z braku lepszego słowa określił mianem podziemną rzeką. To znaczy, że tu się dokonują nieprawdopodobne zmiany mentalności, obyczajowości i tam szukajmy odpowiedzi, czy tak jak pan profesor mówi, w literaturze, która jest jakimś niesłychanie silnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje, a nie w projektach. Tam będziemy mieli naprawdę i zakorzenienie, i emancypację zarazem wpisaną. Dziękuję. Więcej w 10 minut nie się nie da.